Cześć, niech ten... Widać go? Nie za bardzo. Neptun was nie zmyli, bo jesteśmy w Jeleniej Górze. Piękne, odrestaurowane miasto. Tutaj mamy rynek pełen idealnych wręcz kamieniczek. Zachowało się też część murów miejskich i baszty. Jelenia Góra jest jednym z najpiękniej położonych miast w całej Polsce, a poza tym jest także świetną bazą wypadową do zwiedzenia całej Kotliny Jeleniogórskiej, w której znajduje się wiele pałaców, zamków. Przez to nazywane jest Doliną Pałaców oraz Ogrodów, albo też Doliną Królów. I tam właśnie jedziemy. Dzisiaj większość rezydencji pozostaje w rękach prywatnych, została pięknie odnowiona. Na przykład, tak jak ten za moimi plecami, imponujący pałac w Wojanowie. Dzisiaj neogotycki, niegdyś renesansowy. I być może trudno w to uwierzyć, ale należał do PGR-u. A dzisiaj zobaczcie, jak wygląda ta okolica. Rzut kamieniem od Wojanowa znajduje się Łomnica, właściwie po sąsiedzku. I tu również, jak widzicie, piękny pałac, który jeszcze w latach 70. był totalną ruiną. I trzymamy właśnie kciuki, żeby jak najwięcej pałaców w tym rejonie było tak odnawianych. Zarówno do Łomnicy, jak i do Wojanowa dojedziemy autobusem miejskim numer 3. Większość pałaców również tutaj ma wokół siebie ładnie zadbane, cały czas utrzymywane właśnie założenia parkowe, ogrodowe. Stąd właśnie nazwa Dolina Pałaców i Ogrodów. Warto zajrzeć do Mysłakowic. To polska nazwa wymyślona zupełnie z kosmosu, ponieważ tutaj znajduje się jeden z najsłynniejszych pałaców tej Kotliny. Pałac Cesarski, dlatego że gdzieś tam w zawirowaniach historycznych został sprzedany przez szlachecką wdowę cesarzowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi. No i był jego główną letnią rezydencją w tych terenach. A Schinkel, główny architekt nadworny cesarza, zaprojektował właśnie przebudowę i całe otoczenie parkowe na tym obszarze. Bocian! Dziś jest tutaj szkoła oraz organizowane są wycieczki, kolonie, obozy harcerskie. Na przykład teraz widzimy, rozłożyli się na boisku szkolnym, które jest częścią właśnie tego założenia parkowego. Kolejną ciekawostką w Mysłakowicach są domy tyrolskie. W XIX wieku przesiedlonych tutaj zostało kilkuset mieszkańców Tyrolu. Co ciekawe, zostali oni tutaj przesiedleni z powodów prześladowań religijnych. Fajnie sobie tu ludzie mieszkają, blok z widokiem na góry. Nieźle. Nad całością góruje zamek Chojnik. Była to średniowieczna forteca księcia Bolka Świdnickiego, później dynastii Szaf-Goczów, a ruiną jest od 1675 roku. My znajdujemy się właśnie na dziedzińcu, za mną kamienny pręgierz, za nami cysterna. Zresztą tutaj nie jeden taki zbiornik wodny istniał i do tej pory właściwie istnieje. Natomiast z wieży górnej rozciąga się znakomity widok na Kotlinę Jeleniogórską i na góry. No
No właśnie, nie byłbym sobą jeszcze, gdybym nie pokazał wam na końcu małego widoku. A propos właśnie gór. Tam widzimy Karkonosze ze Śnieżką, akurat schowaną za chmurami, czyli główny masyw. Troszeczkę niżej Karpacz. Tutaj zalew Sosnówka, sztuczne jezioro. No i zaczyna się Kotlina Jeleniogórska. Na pierwszym planie widzimy stawy w Podgórzynie. Oczywiście dzieło cystersów. Fajne miejsce, w którym to w stawach odbijają się góry, można zjeść smaczną rybkę. Trochę dalej takie czubki to Rudawy Janowickie oraz Góry Sokole, ich część. Mekka wspinaczy, jeśli chodzi o Sudety. Bardzo dużo takich skałek i tras wspinaczkowych. No i właściwa część Kotliny Jeleniogórskiej z Sobieszowem, Cieplicami i Jelenią Górą. Tam dalej mamy Pogórze Kaczawskie, a tutaj... Zobaczcie, śnieg w górach. Właśnie, jeszcze trochę śniegu. To jest akurat tam okolice Śnieżnych Kotłów. Zamek jest praktycznie z trzech stron otoczony przepaścią. Można do niego dojść tylko z jednej strony, dlatego był taki nie do zdobycia. Trzema szlakami, a z Sobieszowa dwoma. Po śmierci zamku Chojnik, Szawgoczowie przenieśli się do tego właśnie dużo większego zamczyska, pałacu, dziś siedziby filii Politechniki Wrocławskiej, czyli pałaców Szawgoczów w Cieplicach Zdroju. Cieplice Zdrój, kiedyś osobne miasto, uzdrowisko, dziś dzielnica Jeleniej Góry, ale zachowała swoje kształty jakby osobnego miasteczka z deptakiem, właśnie parkiem przypałacowym, budynkami uzdrowiskowymi. Bardzo fajnie jest tutaj, spokojnie, tak wypoczynkowo i dużo starszych osób. Ok, na nocleg, na bazę wybraliśmy specjalnie miejscowość całkiem na uboczu. Przesieka, jedzie tu jeden autobus plus pół drugiego, 4.18 z Jeleniej Góry. Piękna, widokowo położona nad Kotliną Jeleniogórską i u podnóży Śnieżki, którą tam widzicie, majaczącej. Generalnie się troszeczkę przejaśniło, całe główne pasmo Karkonoszy widać. Tam poniżej znajduje się słynny, jeden z piękniejszych wodospadów sudecki, wodospad Podgórnej. Bardzo ładny, kilkunastometrowa kaskada przebija się przez piaskowcowe skały, tworząc taki bajkowy widok. A Przysieka, super miejsce, cisza, spokój, podobno plener wielu sudeckich malarzy.